Chcę przypomnieć panu posłowi Broczkowi, że w 2019 roku Rzeczpospolita Polska wygrała spór z Komisją Europejską o to, żeby Niemcy nie monopolizowały na terenie swojego państwa biegnącego wzdłuż polsko-niemieckiej granicy gazociągu Opal dla rosyjskiego Gazpromu. To Komisja Europejska, którą pan nazywa filarem bezpieczeństwa, od wielu lat wspiera rosyjski Gazprom, wspiera niemiecką politykę sojuszu z Władimirem Putinem i to Polska, członek Unii Europejskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości, wygrała spór z Niemcami. I teraz pana jeszcze zaskoczę, bo pan jest widocznie niepoinformowany. W styczniu 2020 roku, a więc 3 miesiące temu, rząd Republiki Federalnej Niemiec zaskarżył ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości i podejmuje argument, że zasada solidarności energetycznej traktatowa z traktatu lizbońskiego nie jest zasadą, która obowiązuje w Unii Europejskiej i nie wiąże organów Unii Europejskiej i nadal walczy o to, żeby infrastruktura gazowa dotycząca właśnie bezpieczeństwa Unii Europejskiej na terenie Niemiec była wyłączona spod prawa unijnego. O czym pan mówi? Komisja Europejska w wymiarze bezpieczeństwa wspiera Gazprom. To polski rząd przywraca praworządność w Niemczech i przywraca to, żeby Niemcy przestrzegały prawa unijnego. Chciałbym, żeby w końcu politycy Platformy Obywatelskiej byli lojalni wobec Polski, wobec Warszawy, a nie byli cały czas lojalni wobec Berlina i Brukseli.